1942 roku, już 2 lata przed powstaniem, redaktor gazety The Times w Londynie, znany prosowiecki człowiek, zaproponował w Timesie ustalenie formalnej strefy wpływów Sowietów na wschodzie. I on został okrzykany. Kto chce formalnych stref? Jeśli Sowietów będą miało formalne prawa w swojej sprawie, my musimy w jakiś sposób pozwolić na wpływy sowieckie w naszym. I przez to nie doszło do porozumienia o tych sferach wpływu. I brak tej definicji miał fatalne wyniki dla 2 krajów. Po pierwsze dla Grecji, bo Grecja była krajem w strefie zachodnim, czyli śródziemnomorskim, ale miał ruch oporu opanowany w dużej mierze przez komunistów. I po drugie w Polsce, gdzie to było odwrotnie. Był duży ruch oporu związany z Zachodem w sferze wpływów sowieckich. Nie wiadomo dlaczego, ale ten problem był dla koalicji za trudny. I efekt był, że w 1944 roku wojsko sowieckie weszły na terytorium Polski, mając rękę zupełnie wolne od każdego wpływu czy słowa od Zachodu. Zachód nie załatwił nic, aby ich sojusznik na wschodnim froncie, czyli Polska, miało jakieś zdefiniowane prawa na tym froncie. Można bardzo dużo o tym mówić, ale prawo kombatanckie. Na przykład, czy żołnierz Armii Krajowej, żołnierz sojuszniczy, ma w ogóle jakieś prawo wobec wojsk tego mocarstwa, który ma tą strefę w rękach. Zachód niechętnie i nie szybko, ale jednak we wrześniu 1944 roku ustalali jasno, że Armia Krajowa ma prawo kombatanckie wobec Niemców. Ale nigdy nie doszło do tego, że Armia Krajowa, wojsko sojusznicze miało jakieś prawo, którykolwiek wobec Sowietów. Inaczej mówiąc, te sfery wpływów mogły być o wiele lepiej organizowane, ale nie byli. Trzeci punkt to wywiad. Przez lata, przez 4, nawet 5 lat wojny, wywiad polski świetnie pracował na rzecz koalicji wschodniej Europy i wywiad przeciw Niemcom i wywiad, jeśli chodzi o informacje, co się dzieje w Związku Radzieckim. Ale od 1943 roku powstał wyraźny konflikt, bo jak wojsko sowieckie się zbliżało do Polski, wywiad sowiecki też
z nimi w tym kierunku. I wywiad sowiecki podał kompletnie sprzeczne informacje, często od tego, co wywiad polski. Efekt w Londynie i Waszyngtonie to był popłoch. Kogo możemy wierzyć? I znowu jasny problem bez jasnego rozwiązania. Moim zdaniem ani sowiecki wywiad, ani zachodni wywiad nie zdali egzaminu w czasie powstania. Katastrofalnie słabo działali i jeden, i drugi. Na przykład, zaczynamy od wywiadu sowieckiego. Ja, o dziwo, miałem dostęp do archiwów NKWD w Moskwie i tam są masy ciekawych rzeczy, z których ja mogłem tylko częściowo skorzystać do tej książki. Ale jeden przykład. 27 września 1944 roku, czyli kilka dni przed końcem powstania, NKWD nie wiedział, kto kieruje powstaniem. Zrzucili agenta, który jeszcze żyje, w każdym razie żył do Iwana Kolosa. Rzucili tego faceta i miał dwie instrukcje. Po pierwsze, dowiedzieć, kto kieruje powstaniem. I drugie, odkryć siedzibę wywiadu brytyjskiego u powstańców. I Kołos, który oczywiście bał się na pewno jak cholera, przesłał sygnał do Moskwy: znalazłem siedziby wywiadu Brytyjczyków w Warszawie. I podał adres. Jeśli pamiętam, Długa 8. Niestety ten budynek został zbombardowany i jest pusty. Więc nic więcej o tym na razie nie mogę powiedzieć. Następnym sygnałem powiem, co się stało. Oczywiście, kompletna fikcja. Przykład z wywiadu amerykańskiego. W pewnym sensie kluczowy moment w historii powstania. 2 września 1944 powstańcy wycofają się z Starego Miasta. Tego samego dnia Churchill po czwarty raz próbuje przekonać Roosevelta, że trzeba koniecznie interweniować mocno Stalinem. I Roosevelt odmawia. Ale odmawia z pretekstem, że wywiad amerykański podał do informację, że Polacy cofnęli się z Warszawy. Nie, że cofnęli się z Starego Miasta. W ogóle, że powstanie się skończyło. Polacy są gdzie indziej, więc po co robić kłopoty w Moskwie, gdzie nie mamy o co mówić. I proszę Państwa, to był miesiąc, 4 tygodnie dokładnie przed końcem powstania. Poza tym sprawdziliśmy w osobistym archiwum Roosevelta w New Jersey i jego teczki o Warszawie, które są pełne przez cały sierpień, od 2 września są puste, czyli zamknął teczkę i o tym problemie dalej w ogóle nie myślał.
I wszystko jest związane z fatalnym wywiadem, tym razem Amerykanów. Inny przykład, tym razem brytyjski. I chodzi o wywiad polityczny. Z tego, co ja wiem, jedyna próba wysłać człowieka, agenta, specjalista do Polski, żeby zbadać możliwości w rozwoju politycznym kraju. I polecił Józef Rettinger, dawny sekretarz Sikorskiego, który nie był agentem brytyjskim, ale na pewno był bliskim pracownikiem z nimi. Przecież w 1944 roku nie kupuje się bilet do Warszawy na British Airways. Rettinger na pewno był skłonny zbadać możliwości zgody z komunistami, ale nie wiemy dokładnie, bo jego misja była kompletna farsa. On czekał aż 5 miesięcy na samolot. 5 miesięcy. Przyleciał do Warszawy, rozmawiał z paroma ludzi i wtedy został zatruty. I znalazł się w klinice niemieckiej pod fałszywym nazwiskiem i wrócił do Anglii jeden dzień przed powstaniem. I minister Anthony Eden czekał na niego w najlepszym apartamencie w Londynie, który czekał na niego. Inaczej mówiąc, on nic nie odzyskał, nic nie wiedział, co się dzieje w Warszawie. Jego szefowie też nic dowiedzieli. I to była jedyna misja wywiadowcza brytyjska do Warszawy przed powstaniem. Inny związany temat, liaison wojskowy, czyli współpraca. Standardowa procedura w każdej koalicji, każda strona sojusznicza wysyła grupę oficerów, aby współpracować na miejscu z sztabem sojusznika. W Jugosławii na przykład były setki takich oficerów brytyjskich u Tito. W Warszawie nie było ani jednego. Jedyny Brytyjczyk w Warszawie to był jeniec John Ward, lotnik, który uciekł z obozu niemieckiego i walczył z Armią Krajową. W wypadku Polski misja łącznikowa między Wielką Brytanią a Armią Krajową pod nazwą Freston zaproponowana przez Mikołajczyka 22 lutego, pół roku przed powstaniem. 2 razy uzgodniony przez Churchilla. I wiecie państwo, kiedy ta misja poleciła do Polski? Na Boże Narodzenie. To jest tak groteskowa sytuacja. W tym wypadku podejrzewam nie tylko niekompetencję, ale wręcz sabotaż. Wiem, że na początku września Churchill musiał
bić pieścią w stół, pytając, gdzie jest ta misja łącznikowa, który aprobowałem już tygodnie temu. I nawet to nie pomogło. Znowu klęska w działaniu koalicji. Ostatni temat, ostatni element, można byłoby godzinami o tym mówić, ale solidarność polityczna. Żadna koalicja nie może być zdrowa, jeśli członkowie sojuszu nie solidaryzują się ze sobą. Niestety koalicja aliańska w 1944 roku wielokrotnie pękała od różnych awantur. Wiemy, że od 1943 roku Związek Radziecki przerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie w sprawie Katynia. Wiemy też, że ta akcja Stalina była absolutnie cyniczna i bez sensownych przyczyn. Ale oczywiście konsekwencje były dosyć bolesne. Ale też trzeba przyznać, że mniejsze pęknięcia, mniejsze, ale też bolesne różnice istniały między USA i Wielką Brytanią. Mówiłem trochę o wolę Churchilla interweniować razem z Rooseveltem u Stalina w sprawie powstania. Moim zdaniem Churchill chciał pomóc Polakom i dostał bardzo duży cios psychiczny, kiedy Roosevelt odmówił. Ale tak było. Linia amerykańska wobec Polski była inna od linii brytyjskiej. Ale też, przykro powiedzieć, były bolesne pęknięcia, splic, różnice, awantury między rządem polskim a rządem brytyjskim. Jest czas tylko na znowu jeden przykład. Ale naczelny wódz Kazimierz Sosnkowski wyraźnie sprzeciwiał się powstaniu, ale nie zrezygnował się z stanowiska. Wyjechał przez kilka tygodni do Włoch, wtedy wrócił do Londynu i bardzo rozrabiał. I ta cała historia bez wątpliwie zepsuła klimat na wzajemne zaufanie. Moim zdaniem można powiedzieć, że Sosnkowski miał rację. Merytorycznie miał rację. Jest możliwe. Ale naczelny wódz, który nie rezygnuje, kiedy nie zgadza się z rządem i z premierem, musi sprawić straszne kłopoty. I tak było. I to wszystko wprowadził do sojuszu, do koalicji, w środku powstania niesamowite zamieszanie. Mam nadzieję, że ta moja analiza wieloskładnikowa przekona czytelników o złym stanie koalicji aliańskiej podczas wojny i dosłownie fatalnym impakcie tych słabości na tragiczny los Warszawy. Ale jest też dalszy czynnik, w pewnym sensie najsmutniejszy.
Chodzi o wolę polityczną, o gotowość czy niegotowość do działania. I na tym punkcie kierownictwo koalicji znowu nie zdało egzaminu. W tych ostatnich momentach, więc chciałbym was prowadzić krok po kroku w serce mojej argumentacji. I przyznam się, to jest wielka improwizacja. Jeśli tego nie zrobiłem publicznie. Krok pierwszy jest taki. Armia Czerwona trzymała klucz do ratowania Warszawy. Tylko oni na prawym brzegu Wisły byli w stanie ratować tego powstania. Ergo, więc zadanie numer jeden dla Polski, dla rządu polskiego, dla partnerów Polski na Zachodzie znajdowało się w ramach stosunków z ZSSR. Jasny? Drugi krok. Totalitarny system sowiecki, szczególnie w czasie wojny, rutynowo traktował wszystkich ludzi i wszystkie kraje poza kontrolą Moskwy w kategorii wrogów. Nie było innych. Ergo, taka organizacja jak Polska Armia Krajowa nie miała najmniejszej szansy współpracy z Sowietami na własną siłę. I jeśli sam Kreml na szczycie tego systemu nie chciał zmienić tą rutynową wrogość. Czyli sami powstańcy nie byli w stanie z góry załatwić rozwinięcie z Sowietami. Więc trzeci krok. Ponieważ rząd polski w Londynie przeszło rok wcześniej stracił wszelkie stosunki dyplomatyczne z Moskwą, sam rząd polski też nie miał szansy załatwić. I jedyne dojście do Kremla to przez interwencję partnerów Stalina w Wielkiej Trojce, czyli poprzez Roosevelta i Churchilla. To był jedyny logiczny wyjście. Czwarty krok. Wiadomo, że Stalin, masowy morderca na skali jeszcze większej od Hitlera, nigdy by nie zmienił swojej wrogowej, podejrzliwy stosunek wobec Polski z litości dla Warszawy albo z dobra serca. To dla niego było zupełnie obce. Ergo, jedyna nadzieja dla Polski i dla Warszawy była taka, że liderzy zachodni by chcieli i umieli targować ze Stalinem, ciągając coś za coś. I piąty, ostatni krok. Nie trudno domyśleć, jakie karty Zachód trzymał w swoich rękach do takiej gry z Stalinem. I wymieniam tylko trzy mocne pozycje. Ogromne dostawy militarne wpływały do Rosji w 1943, 1944, 1945 roku i z Wielkiej Brytanii drogą morską przez Murmansk i z Ameryki przez Iran i Azję Środkową.
prawie cały transport Armii Czerwonej, dużo amunicji, buty, jedzenie, spam, nie wiem, czy Coca-Cola. Ogromne miliony, tony transportu weszli do Rosji, żeby utrzymać Armię Czerwoną przy froncie. I sam ambasador amerykański w Moskwie, Avril Harman, zauważył, że Kreml szybko reagował, jeśli doszłoby do pewnej krótkiej przerwy w tych dostawach. Mocna karta. Churchill też o tym wiedział. W czasie powstania Amerykanie i Rosjanie pracowali w Nowym Jorku na projekt o ONZ. To właśnie w czasie powstania warszawskiego rozmawiali o kartce ONZ. I wiemy, że Stalin bardzo chciał, żeby mieć przodujące stanowisko w świecie powojennym. I przypuszczać można, że on by niechętnie zepsuł tą perspektywę przez niepotrzebną awanturę z Amerykanami. Trzeci karta, reparacje wojenne. ZSSR liczył na to, że Niemcy zapłacą za ogromne, przeogromne koszty wojny. Amerykanie i Brytyjczycy natomiast po swoich zaświadczeniach po pierwszej wojnie nie faworyzowali reparacji. Odwrotnie. Odmawiali. Ale przewidując wspólną administrację nad Niemcami, bardzo łatwo im by było zahamować sowieckie plany o reparacji. Trzy karty. Krótko mówiąc, Roosevelt i Churchill mieli czym targować. Mieli. A tu leży to przykre, smutne zakończenie. Nie wiemy, co by się stało, jeśli liderzy zachodni w ramach tej koalicji by próbowali targować Stalinem. Mogliby dobrze grać i sos odzyskać. Mogliby źle grać i wyjść z niczym. Wynik takiego meczu politycznego mogły być albo pozytywny, albo negatywny, albo nawet remis. Nie wiemy. Wiemy tylko to, że ci zachodni nawet nie próbowali grać. Roosevelt odrzucił propozycję Churchilla o wspólną interwencję. I Stalin nie musiał nawet się zastanawiać, czy zmienić politykę, czy nie. Niemcy mogli spokojnie stłumić powstanie do końca. Armia Czerwona nie ruszyła się. I Warszawa zginęła. Koalicja poszła do przodu w kierunku zimnej wojny. I w tym leży cała ta tragedia. Dziękuję bardzo.